Yo, yo, Birdman, jak wygląda sprawa? No mów, co jest grane. To w ogóle są misje główne, czy to są misje takie główne? Zobaczmy, co jest napisane. Nie pokazuje mi w tej chwili. Ja chciałem zobaczyć ten... O, jest, dobra. No, widzisz, side mission. Poczekaj. Main mission. Czyli krótko mówiąc, to są misje dodatkowe. Natomiast to... Zobaczę tak z ciekawości, poczekaj, dam mission. Side mission, czyli to właśnie są misje dodatkowe, które co dziwo się tu nie wyświetlają. Natomiast są też misje główne. Dobra, to sobie porozwiązujmy na razie misje dodatkowe i dopiero później zajmiemy się misjami głównymi. Hey, what's the beat? You tell me, girl. I try to avoid the news as much as I can. Hypocrisy and fear-mongering, all of it. I could use some help, though. What do you need? Two of my birds have gone missing. I'd go look for them myself, but I've come to accept that I'm not as nimble as I used to be. What are you smiling at? Anyway, their locator beacons are still active. If you could find out what happened to them, I'd be grateful. I'll find them for you. Thank you. The first beacon is not too far from here. I've sent the location to your beat. Dobra, krótko mówiąc, gość ma problem z ptakami. To znaczy zaginęły i po prostu nasza dobra Feifei musi ją z Feifei musi odnaleźć te ptaszki. Just follow the increase in frequency. They're most likely dead, both of them. But at least you can recover the message capsules. Erato and to gdzieś tutaj. Always were easily distracted. Słyszę coraz większe pikanie. O nie, już widzę zabitego ptaka. Halo, halo? Już widzę tutaj martwego ptaka. Wiecie, co by się teraz przydało? Możliwość właśnie odbijania się. Dobra, zróbmy to w ten sposób. Patrzcie na to. No właśnie, to też zauważyłem. She's dead. Shot. I'm sorry. I understand. Please take the message capsule if it's still there. Got it. Thank you. See if you can find Thalia. No dobra, czyżbyśmy wykonali już misję dodatkową? Find Thalia, to też jest side mission, jest bardzo dużo, widzę, że jest, czyli find mission, aha, bo to cały czas wykonujemy misje związane z ptakami chyba, find Thalia to też jest ptak, dobra, no to taka trochę bieganka, czyli sobie tak trochę się zabawiamy w takie właśnie bieganie, bym powiedział. No spoko, co nie? Właściwie spoko, bo przyjemnie się, naprawdę bardzo przyjemnie się parkuruje. To jest najwielki plus, tylko wiecie czego ja się boję? Że to na grubszą metę może zacząć być troszeczkę monotonne. Oczywiście parkour nigdy nie jest monotonny, no ale wiecie. Wiecie czego tu brakowałoby? Brakowałoby takiego trybu multiplayer. To znaczy, żebyśmy na przykład ja sobie z Admirosem razem biegał sobie po tych dachach, parkurował. To byłoby coś mega. I tego właśnie w tej chwili chyba będzie mi brakować właśnie w najnowszym Mirror's Edge, tylko, czyli takiego multiplayera. Bo wiadomo, że jestem człowiek, który lubi sobie pograć z ekipką, tylko że po prostu ta ekipka musi być, bo teraz jak przechodzę sobie tą betę, no to jednak gram tutaj sam w nią sobie przechodzę. A wiadomo, że jakby była ekipka, to o wiele ciekawiej by się działo, tu byśmy się ścigali, ja bym zrzucał na przykład pozostałych, to byłoby coś fajnego. No, że jak powiem, parkour z ekipką jest najlepszy. Swoją drogą, zobacz. O, chyba mogę właśnie zdjąć trochę levelku, zdobyłem, więc jest progres. Oczywiście w movement będziemy inwestować, ponieważ to jest moim fajne. To jest coś takiego, że można przeskakiwać tak wciągając nogi. To też jest bardzo fajne. Zobaczmy, co to jest jeszcze. Climb. To jest słabe akurat. No to może to zainwestujmy. A no. O, w movement będę inwestować, bo w walkę mnie tak nie jara za bardzo. Dobra, dajmy akcept. Thalia found. Also dead. And the capsule is gone. That's not good. She was coming.
Nova. Can you look around a bit? Sure. Dobra, będziemy musieli się troszeczkę rozejrzeć. Od razu rozejrzeć, jest od razu zaznaczony punkt, do którego musimy się udać. O kurde, co ja zrobiłem? Czas ukraść jakiś mały chipek. Oh yeah. Nasza bohaterka jest taką troszeczkę złodziejką. Dobra, słyszę pikanie, to gdzieś tutaj. Runa z Vision offline. Ciekawe z tym. Another runner was here. Another runner? Well, maybe they have the capsule. To są chyba takie dodatkowe do zbierania po prostu. Ale tu coś jest, tutaj pika. Jest, znalazłem. I found the capsule. That other runner hid it. Left a cabal mark I haven't seen before. Well, I owe them thanks regardless. And you, Faith? Thank you. Now I need to train two new birds. No dobra, no i w ten sposób wykonaliśmy sobie misję dla Birdmana i teraz tak naprawdę to zostały nam jakieś dodatkowe rzeczy, ten Basic Cat, dodatkowo, tak do końca nie wiem co to jest, dlatego się teraz się temu przyjrzymy. Czy jest jakaś możliwość szybkiej teleportacji? Chyba nie za bardzo. A zobaczmy, czy tu mogę się teleportować szybko. Nie, to jest zablokowane. Dobra, tak więc chodźmy tam. Tutaj już od Birdmana zostało wszystko wykonane i prawdopodobnie beta będzie się zbliżać pomału... Będzie się pomału kończyć, to znaczy, że zgaduję, że ta główna misja, to już jest ostatnia misja, jaką będziemy mieli dostępną w becie. No, to jest logiczne, no beta nie może być jakoś niesamowicie długa. Logiczne. I czy ta wersja mnie zachęciła do zagrania w pełną wersję? No powiem tak. Fajny jest parkour, naprawdę bardzo lubię gry parkourowe. Jedyne co mnie odniechęciło to te bugi, które, no, jeśli ich nie będzie w oficjalnej grze, no to myślę, że będzie bardzo spoko, ale po prostu one tak mnie zirytowały w becie, że szczerze mówiąc, troszeczkę mam wątpliwości miałem. No ale zobaczymy, wszystko czas pokaże, zobaczymy jak będę stał z czasem, tak się prezentuje beta, no ale dobra, spokojnie, ja się niby żegnam, a to jeszcze kawał drogi przed nami. Dobra, tu jest oficjalne, a to jest, to nie to, tam coś jest, właśnie chcę zobaczyć o co z tym chodzi, tam już na górę się wspinaliśmy. To jest jakaś chyba znajdźka wychodzi, tak obstawiam, że to jest chyba jakaś znajdźka. Zaraz przekonamy się, co to jest. Nasza bohaterka musi wejść na górę, a wiecie, to jest, jakby nie patrzeć, no, kawał drogi. I zobaczmy, tak, to jest znajdźka. Player tag Ablet, player tag background, stream orange. Czyli mogę customizować moje echo. Zobaczmy o co chodzi, czy faktycznie... Tak, zobaczcie, widzicie? Podstawowe echo jest takie czerwone, a mogę sobie zmienić na przykład na takie, co mi się oczywiście nie podoba, jest bardzo brzydkie moje echo, więc oczywiście zmieniamy sobie na nasze standardowe, bo jest chyba najładniejsze, ale jest faktycznie tutaj taka możliwość, co nie? Dobra, zejdźmy sobie elegancko. Dobra, no to weźmy chyba tą główną misję, wykonamy sobie tą główną misję, zobaczymy, co tym razem nam przygotowali. Dobra, dobra, no to bierzemy. Where's the dead drop? Slight change of plans. They want to use another dead drop nearby, and there's a bunch of KSEC patrols between you and there. Probably responding to the commotion from before. Travel star attack. Aha, czyli bez zwalniania. If you stop or make too many mistakes, you won't make it. Dobra, czyli krótko mówiąc, tego typu ataki są po to, żeby po prostu nie zwalniać. Takie bardziej, bym powiedział, obezwładniające. Musimy się tu jak najbardziej spieszyć. Też to jest pewnego rodzaju znowu trening takiej walki. Czyli taki atak z biegu, bym powiedział. Dokładnie. Czyli biegniemy i taranujemy tu naszych wrogów.
No i elegancko jesteśmy na miejscu. Nie wiem do końca, w sumie wszystkie misje polegają na razie na bieganiu i z tych chipów w zbieraniu. Co to jest? Chyba to jest dodatkowa misja po prostu. Przyjrzę się temu, tak. To jest dodatkowa misja z deliverem, po prostu z dostarczeniem. Nie będę się w to bawić naprawdę, bo ja wiem jak to może się skończyć niefajnie. Hacking a billboard sends a clear message to the employees. It's enough if only one of them opens their eyes because of what we show them. Dobra, no i zostało też, zostało nam nowe rzeczy dodane, jak zresztą widać na mapę, było przed chwilą zaznaczone, czyli mamy po prostu tutaj zaznaczone kilka takich dodatkowych misji deliverskich, no i mamy też misję główną. Już nie będziemy się zajmować z tymi deliverskimi rzeczami, tylko pomału będziemy już tą grę sobie kończyć, dlatego zajmiemy się po prostu wątkiem głównym. Ale fajnie się skacze. Yeah, Mixon! Oczywiście to jest łatwy parkour, to nie jest trudny, ale mimo wszystko się skacze naprawdę mega przyjemnie. Myk, 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 biegniemy sobie elegancko. Myk, 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 biegniemy sobie do naszej tajnej bazy. Tu jest nasze tajne, tu jest właśnie wejście do naszej tajnej bazy. Jak widzicie, takie całkiem sprytne, ale na szczęście Fate tu nie ma żadnego problemu, żeby się do niej dostać. No i jesteśmy, tajna baza sprinterów. Pogadajmy z Noalem, bo pewnie z nim mamy pogadać. I zobaczmy, co się święci. Grają w Go, to jest taka gra. Wiem na jak się w to gra. Why? Why? Yeah, time moves ahead. Am I interrupting something? No, we're done. I won. Oh my. Ty wygrałeś? Jesteś głupi, ty nie wiesz jak się w to gra. Faith used to beat me all the time. Still could. You had a run for me? I do. On? On? Elysium Labs. High profile data grab. Very good script. An Elysium data grab? You think she's ready? How about you pick up my case? You're going with her. I can take care of myself just fine, Noah. Like last time? You go in alone, but I want Icarus on watch. Look, they are very protective about this data. So there's no margin for error, you understand? And so what do I get for babysitting, hmm? A third of the script. Or I give it to Aisha and Caleb. Your call. All right. I'll see you there, Faith. Oh, and don't get lost. Ale jest wredny, co nie? Go. You don't want him to beat you there? No dobra, dostaliśmy Mishina. Teraz będziemy musieli się dostać, no znowu kawałek drogi do przejścia. Oczywiście spotka się z Icarusem po drugiej stronie mapy. Jakby nie mógł na mnie chwilę poczekać, to nie? Czyli nie, nic nie będę dla ciebie dostarczać. Ostatnio jak dla ciebie dostarczałem, to cały system wyjebało. Więc nie, na to się już drugi raz nie nabiorę, o nie. Nie ze mną takie numery. Coś nowego w ogóle doszło? Chyba nie, już chyba nic nowego nie dojdzie. Ja już chyba dziesiąty raz ty samo przychodzę, co nie? Elysium Labs is one of the taller buildings. You should see their logo on the side. I'm halfway there already. Let's see if you can catch up. Wiecie o co chodzi? Niby fajnie, że jest otwarty świat, tylko że za każdym razem będziemy musieli mijać po prostu w świecie te same lokacje, to samo miejsce. Będziemy musieli biegać tam i z powrotem jak jakiś głupcy, co nie? Po tych samych miejscach. To może się po prostu znudzić, szczerze mówiąc, wiecie? A tam, wiecie, w pierwszej części to było niby liniowo, ale przynajmniej było bardziej urozmaicenie. Dobra, no dobra, weźmy tą misję. Nie, nawet nie przeczytałem, zobaczmy, co się nam tutaj szykuje. Ho, 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 ale żeś pokazał! Why?
I found an open window for you. Easy way inside. That doesn't sound right. Is their security really that lax? Who knows? Want to abort? I'd be more comfortable going in myself anyway. What is that supposed to mean? That you have a rep is all? But go ahead. Prove it wrong. Make us some script. Dobra, chyba musimy się gdzieś dostać. Find to the open window, okej. Okay. To będzie jakaś, już będzie trochę ciekawsza misja. Tak, to już będzie trochę ciekawsza misja, ponieważ trochę nam się lokalizacja zmieni, nie będziemy musieli biegać po tych samych budynkach, tylko w końcu wkradamy się do tajnego biurowca, gdzie musimy zrobić to, do czego zostaliśmy stworzeni, czyli zniszczyć świat. Nie wiem, czy to taki dobry pomysł, żeby się stąd... A, tu jest przejście, tak? Nie, nie ma. Momencik, gdzie ja muszę dojść? Tam na górę muszę się dostać. Nie, tu może schodów? Nie mogę pójść schodami? Przemyśl to, Faith. Może schody będą lepszym pomysłem? Ej, wiecie co, ja się zastanawiam, przecież czy te podpowiadacze nie są zbyt dużym podpowiadaczem. Bo praktycznie ja tylko za nimi już mogę, wystarczy, że będę biec i wszędzie się dostanę. A, znajdź windę. No tak. Wiesz co, Faithy, tego się podobnie nie spodziewałem. Co jak co, ale czy ty musisz windy szukać? No daj spokój, jesteś parkurową kobietą. Poczekaj, jak się tak robiło ten fajny taki trik, którego nie wiem jak się jeszcze robiło, zaraz zobaczymy. To jest tak, biegniesz tu i chyba środkowy przycisk myszy, dobrze tam widziałem? Zaraz zobaczymy. O, faktycznie, dobra. Bo myślałem sobie, że może tak... Ła, nieźle, nieźle to pozametane, co nie? Ale chciałem się tutaj dostać na górę, jestem ciekaw, czy to w ogóle jest możliwe. No, dziewczyno, byście już tam, jak się jesteś tak wysoko, to byście złapała, co nie? No niestety, ona tylko biegnie po ścianie. O, dostałem się! To ma być problem? Dla mnie? Nie jestem pewien, czy faktycznie coś takiego nie miałem zrobić, ale... Nie wiem. O kurde. O kurde! To chyba było troszeczkę nam za wysoko było, nie jestem pewien, ale to było taki mega, mega, wiecie, taki, to taki spory był skok, co nie? I ten podpowiadacz mi trochę tak podpowiadał, że ja niby mam tam po ścianie pobiec, ale tak jakby to było mało i może impossible? Co ty tu chcesz, żebym ja zrobił? Ty chory jesteś jakiś. A, bo potem można chodzić. A ciekawe, czy tam też po tym czymś. Może tam też dało się chodzić po tym czymś. No dobra, zresztą. Kurczę, nie mogę złapać ostrość. Mogłaś zabrać ze sobą te okulary, co nie? Ale ze mnie jest taki Splinter Cell. Ta była taka gra kiedyś, że takim agentem się było i chodziło się po takich rurach właśnie. A teraz jest Mirror Edge, Catalyst, czyli nasza mała, kochana dziewczyna parkurówka. Takiego triku w swoją drogą jeszcze nie było tego rodzaju triku. Dobra, oczywiście znalazłem windę, ale nie po to, żeby się nią przejechać, tylko żeby się po niej trochę powspinać. Rozumiecie, o co chodzi, co nie? Po to się windę właśnie znajduje, żeby się trochę powspinać po windzie. Na tym właśnie polega życie takiej zwykłej parkurowej dziewczyny. Dobra, co my tu mamy zrobić? To okej, okay, niech będzie. I sent the request 3 days ago, Mr. Kruger. It will be seen too. Anything else? Actually, yes. Yesterday I happened on a project subhatch referring to something called Kingdom. And some of the ethical implications of what I found were troubling. What goes on in Kingdom is no concern of you. Mr. Kruger, I was promised full oversight. And from what I can see, their research pertains to what we use here. If you value your position, you will. O, kanał wentylacyjny. Understood, sir.
I'm happy to report that we finalized the grizzly. No dobra. I think Gabriel Cougar is here. What? We should abort the run. No. I'm finishing this. Wiecie co? Wydaje mi się, że tu jest. It's not like I can stop you anyway. Icarus, keep us updated on any changes outside. Faith, you want to find the offices next. Jest tutaj jakiś Kruger, a Kruger to jest jakiś chyba taki bardzo niedobry ziomek dla naszej sprinterskiej organizacji. Bo ewidentnie Noah się troszeczkę przestraszył, jak usłyszał, że jest właśnie ten Kruger tutaj. Ale Faithy mimo wszystko zamierza wykonać zadanie. No to w sumie dosyć ciekawe, to jest właśnie ten element fabuły, na który tutaj w tej becie nie za bardzo zwracam uwagę, dlatego że beta jest krótka, więc nawet nie chcę się za bardzo wczuwać. Zwłaszcza, że nie wiem, czy to jest początek w ogóle, czy to jest gdzieś już środkowa misja będzie? Czy to faktycznie jest sam początek? Ja tego nie wiem, dlatego nie chcę się za bardzo wczuwać w fabułę, ale ta fabuła może być ciekawa, choć też tyle się tu będzie pewnie dziać na ekranie, że wiecie, no tak średnio ktokolwiek chyba będzie zwracać uwagę na to. No, bo jak się jednak biegnie i się parkuruje, to nie do końca się czyta to, co mówi Icarus. Bardziej się zwraca jednak uwagę na to, żeby ładnie sobie tu parkurować, bo to jest jakby największa przyjemność tej gry. Dobra, jesteśmy w oficie. Dobra, musimy znaleźć Workroom 4H. To jest prawdopodobnie gdzieś wyżej, bo jak sama nazwa wskazuje, 4H to jest czwarte piętro, więc musimy się po prostu tutaj w jakiś inteligentny sposób wspiąć. Teraz zastanawiam się, jak to zrobić. Dobra, nie w ten sposób. To jest jakiś bug? Nie wiem, to jest jakiś hologram. O, coś fajnego znalazłem, weźmy to. Jakieś nagranie. Dobra, weź, wyłączmy to, bo to w sumie średnio mnie interesuje. Dobra, zastanówmy się teraz, jak można się dalej dostać wyżej. Chyba tędy będzie dobra droga. Czyli już mi się podoba, bo jest na przykład taki teraz jest taki troszeczkę momencik, gdzie trzeba tak troszeczkę bardziej pomyśleć, co nie? Czyli nie jest taka głupkowata po prostu bieg w górę, tylko widzicie, tu była taka malutka krawędź, trzeba było zauważyć ją. I mam nadzieję, że takich elementów trudniejszych parkurowych będzie znacznie więcej. Bo na przykład ten miastowy parkur jest po prostu świecie łatwy. Chyba jesteśmy na miejscu. 4H. To tutaj. Dobra. O, i chyba są nasze dokumenty, których szukaliśmy. At the terminal. Find me the shotgun. Good. Successful grab confirmed. No niedobrze, jest nasz ten Splinter Cell. Doesn't look like a runner. Just get out of there. Sorry. But I'm gonna check it out. Of course you are. I'll just sit here then, hoping you get out in one piece. Jeśli nasz pamiętacie Splinter Cella? To właśnie jest on. Okazuje się, że on żyje. Nie wiem, jak się nazywał ten główny agent, ale ogólnie on żyje. Ewentualnie to jest jakiś agent ninja, ale nie, to jest... jak Fisher, on Fisher się chyba nazywał, co nie? To jest Fisher ze Splinter Cella. O, myślałem, że tu drzwi są. Dobra, idziemy na niego upolować, bo nasza bohaterka jak zwykle się niczego nie boi, tylko ona po prostu lubi sobie stwarzać właśnie wyzwania. Widać, że ten cały Fisher też jest mocno uzbrojony. Znaczy, nie uzbrojony, tylko wyszkolony. I jeśli dojdzie do jakiegoś starcia, to będzie bardzo emocjonujące starcie. Ej, w ogóle co to było? Jakieś tajne laboratorium? Są jakieś zakłócenia. Chyba dojdzie do jakiejś emocjonującej walki. Coś czuję. Coś się wydarzy teraz. Ktoś zginie. Ładne cutscenki tu mają bardzo. Graficznie. Mimo, że gram na low. Nie, no cutscenki to raczej nie są generowane przez silnik gry chyba, nie? Ja zresztą nie wiem. Cutscenki są chyba zawsze na takim wysokim poziomie, być może. Results we're seeing from every facility.
That's good to hear, Mr. Cooper. We've been... What the... There. Director Mira, activate the alarm. Deal with him. This is Director Mira. We have a code blue. Dr. Hill is dead. What? What do you mean we're locked down? Use my tag. Wait! I need him alive. What was that in his hand? Cyanide. What a waste. Where's that thing? Stop her! Fisher nie żyje. Dobrze powiedziałem, że ktoś zginie. O nie, Enforced! Z karabinami maszynowymi, no to teraz się zaczęło. Myśleliście, że Faith to nudna gra, gdzie się tylko parkuruje? Nic bardziej mylnego. To walka o przetrwanie. A, Focus CL powoduje, że jestem bardziej odporny na klawisze chyba. Nie, nie to miałem. Do widzenia. Nie, wtedy się da przebiec. Dlaczego nie mogę wziąć twojego karabinu maszynowego? Nie szkodzi. Nie ten klawisz, głupcu. Dobra, nie wiem gdzie biec. Nie wiem gdzie biec. Do widzenia, proszę panu. Czy ja mogę ten przebiec? Dziękuję, do widzenia. Co to za dramacik? Pykso! No i biegniemy! Uciekamy z tego miejsca. Nie wiem gdzie. Niech będzie tutaj. Chyba zginąłem, ale był dramat. Nic nie widziałem, po prostu wszystko się zaczęło dziać nagle na ekranie. Nawet nie wiedziałem, gdzie mam biec. Czy ja mogę jakoś tak szybę zbić? Chyba mogę, tym prawym. Dobra, masz rację, to był mój błąd. Trochę chaotycznie to wyszło, teraz to poprawimy. Dobra, czas na... A, już tutaj jesteśmy. O kurde, stawaj. Au. Nie. I ucieczka we futownym stylu. Helikopterku, nie rób tego! I've been telling you for years, we don't do runs against Kruger Sec. And then what's the first thing you do when you get out? I don't know why I bother. Powiem wam, że udało nam się uciec, aczkolwiek to było naprawdę bardzo emocjonujące. Trochę niezręcznie nam wyszła ta cała ucieczka, ale to już była fajna misja. To już faktycznie się coś działo. Ale wiecie co, jeśli beta jest taka długa, to jestem ciekaw, jaka jest długa kampania. Być może faktycznie zrobili tutaj porządną kampanię. Chociaż nie, przeważnie kampanie nie są krótkie. Pewnie gra będzie zapychana tymi misjami pobocznymi, które po prostu się łatwo robi. Ale się działo. To akurat była bardzo fajna zabawa. No i się skończyło, co nie? Trochę powalczyliśmy sobie. Pamiętam, że w jedynce było fajne to, że można było w jedynce... brać broni na przykład i nawet tak, wiesz, tak prowizorycznie postrzelać po prostu, co nie? Przeważnie to... Dobra, bierzemy to. A zobaczę, jakie mamy kombatowe rzeczy. To jest jakaś taka walka. A, to... Słabe. A, to coś tam zwiększa. Nie, to weźmy movement może lepszy. Bo ja lubię jednak fajnie się poruszać. Z kontrolem będziemy mogli podnosić teraz nogi. Czyli robić coś takiego, takie podniesione nogi będziecie mogli dać. Dobra, czy tu jest jeszcze jakaś misja? Tak, widzę, że tu jest, jeszcze jest jakaś misja. Czyli krótko mówiąc, to jeszcze nie koniec naszej przygody z Faith, z Mirror's Edge'em. Bardzo długie demo. No dobra, pogadajmy. What the hell, Faith?
Good to see you too. If you keep this up, I swear you'll be dead in a month. All's well that ends well. I got this. This isn't from here. Neither was the guy who had it. He died for it. Could be worth enough to solve things with Dogen. Yeah, or enough to see us dead. Anything having to do with Gabriel Kruger, we need to stay miles away from. I'm inclined to send it back to him. Did Kruger see you? He saw someone. Too dark to see much at all. Look, I thought that this would be a No, good you didn't think, Faith. You never do. Oh? I need to figure out what to do with this. In the meantime, try not to get yourself killed, okay? I already lost you once. Fear not, I'm back. Kruger 6 gone. Thank you. Would be nice. I'm gonna get some sleep. YOLO. That if we don't stop them now, now, the corporations will rule our lives. We should step back. Not now, honey. I have to finish this. Girl, over here. You'll be safe in here. Just stay put. Chyba kogoś zastrzeliła, kiedy była malutka. Let us go, Kruger. You should have cooperated, Dr. Connors. I didn't want this. Mommy, what is that? That, my little squirrel, is your future. Ciekawe, czy to już jest koniec, czy to jeszcze nie koniec. Faith, I got just a thing for you. Nomad? Where are you? I got my hands on a glitch mod, which should work with your Beatlink. I've sent you a copy. You can use it to get through the fans at Zephyr. Try it out and come meet me. We have a situation. No dobra, na razie sobie zrobię przerwę, jeśli chodzi o Mirror's Edge Catalyst. Była to naprawdę emocjonująca misja, okazuje się, że to jeszcze nie koniec naszej bety, a beta jeszcze będzie chyba trochę trwać. Dobra, to byłoby na tyle. Elo. Pierwszy raz się żegnam. Elo, elo.